Szanowni Państwo, w 1950 ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa, bardzo proszę, będzie odbywało się w Sejmie. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, kolejne propozycje dotyczące form ochrony przyrody, to są pomniki przyrody. Proponujemy do ustanowienia tej formy ochrony w stosunku do 8 drzew. Ja może teraz pokażę po kolei, o jakie drzewa chodzi i gdzie one się znajdują. To jest tabela zebrana, która będzie umieszczona również w propozycji, znaczy w projekcie uchwały Rady Miasta. Po kolei wymienione są drzewa, które proponujemy do ochrony, ich obwody i wysokość oraz zasięg korony. Tutaj jest lokalizacja tych pomników na terenie miasta Krakowa na mapie. I po kolei, pierwszym proponowanym do objęcia formą ochrony przyrody drzewem jest dług, który rośnie na plantach w ogrodzie Wawel. Jest to jeden z najpiękniejszych okazów buka czerwonego, nie tylko na plantach, ale również w całym Krakowie. Drzewo to liczy około 200 lat i rośnie samotnie na takim zieleńcu w rejonie Muzeum Archeologicznego. Następne drzewa proponowane do objęcia formą ochrony to są dwa dęby szpulkowe znajdujące się przy ulicy Torfowej 27. One może, jeśli chodzi o pokój, na to też właśnie zwróciła uwagę Komisja Planowania Przestrzennego, nie są najpiękniejsze, ale są to okazy zdrowe, nie zaatakowane żadnym szkodnikiem ani chorobą. Natomiast wnioskodawcą o objęcie tych drzew formą ochrony przyrody była tamtejsza wspólnota mieszkaniowa i z uwagi na to, że tam w rejonie drzewo należy do niezbyt okazałych, a już tego typu drzewa należą do rzadkości, dlatego postanowiliśmy również te drzewa objąć tą formą ochrony przyrody. Następny dom to jest dom przy ulicy Obozowej. Następnie dom szkółkowy znajdujący się na osiedlu na Skarpie. Kolejnymi drzewami proponowanymi do objęcia tą formą ochrony przyrody są klony pospolite przy ulicy Powstańców Śląskich. One rosną przy wejściu do starego cmentarza pod Górzu. Również bardzo piękne okazy zasługujące na to, aby zostać pomnikami przyrody. Następny wąż wiąz szybułkowy przy ulicy Tynieckiej. I w stosunku do pomników przyrody również w projekcie uchwały znalazły się proponowane do uchwalenia zakazy zabraniające niszczenia, uszkadzania lub przekształcenia obiektu czy umieszczania tablic reklamowych na tych drzewach po to, żeby po prostu nie uległy zniszczeniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, druk 954 dostał pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Czy są prezentacje innej komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych nie ma. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pana Radnego. Szanowni Państwo, oczywiście otwieram pewną ochronę, tylko chciałem taką zadać pytanie, bo właściwie kto może fizycznie, ta osoba, obywatel Krakowa, może zgłosić również wniosek o ochronę danych przyrody, bo niech Panie z Panią rozmawiają, jestem zainteresowany bardzo cenię tak zwane miłożą, to oczywiście drzewa japońskie, ale miłożęby są cztery w Krakowie, dwa u kardynała, jeden na placu tutaj Franciszkanów drugi, jeden jest w Kucie posadzona noga, ale krótko mówiąc, chcę powiedzieć, czy kto może zgłosić, czy ja mogę zgłosić również chcąc, żeby wpisano, że jest zabytku ochrony przyrody, na przykład miłożą. Pan Radny Szczepuli, bardzo przepraszam, ale proszę odpowiedź, proszę, będzie ciekawa dla nas wszystkich. To może ja krótko
Pani Panolany, no tak, oczywiście. Czy każdy obywatel ze względu na to, że nawet jak nie jest radny. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma ochotę zabrać głos? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada dla pierwszej zdanie projektu, które za termin handlu do uchwały kadencji 16 października, do 17 i 18 października zgłaszanie poprawek.